Nie, a brat Darek w policji? Nie, też nie. Przepraszam, ale jestem gość. Drodzy Państwo, czy Państwo wiedzą, że Pan w ogóle jest jakiś zorientowany? Ja się zastanawiam, że potrafi też tam. Ale to jest nic w porównaniu z żeglarzem, który przebywał w Majestacie. O, działa. Dobrze. Słuchajcie, myślę, że będziemy mogli... Czy Państwo wiedzą, co można kupić za 2 denary? Za 2 denary?
przychodzi nieco podpity mąż do domu. I mówi, już to dzisiaj siódmy raz. Godzina pierwsza w nocy mniej więcej. Otwierają mu żona z teściową. A mąż, patrząc się na obie wyżej wymienione, mówi, a teraz wypiję jeszcze po jedną butelkę, która została mi się tam w banku. Żona mówi, jak to? Teściowa mówi, jak to? A mówi, a tak to? Jestem panem tego domu, czy nie? No i one jedne się pogodziły z sytuacją ze staną, no i przemilczały całość. On wypił, co powiedział, odstawił butelkę i mówi tak. A teraz prześpię się najpierw z żoną, a potem... Ale refren to jest bardzo prosty. A refren też jest prosty i myślę, że wspólnie byśmy pośpiewali, bo chyba na tym to nasze wspólne spotkanie miało polegać, tak? Kto głosi? Może nie, może się nauczymy refrenu, co Państwo na to? Nauczymy się refrenu? Tak. Czyli powtarzam, jeszcze jeden dzień. Jeszcze jedna noc. To może kolega poczeka chwileczkę. A ja powiem tak. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jedna noc. Znaczy tak, Państwo mają powtórzyć. Ty o noc nic nie mów. Jeszcze jeden dzień. Wszyscy razem bardzo proszę. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jedna noc. Jeszcze jedna noc. I porzucę starą łajbę. I porzucę starą łajbę. Wiem, że morza mam już dość. Bardzo proste. Melodycznie też jest bardzo proste. Jeszcze jedna noc. I porzucę starą łajbę. Wiem, że morza mam już dość. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jedna noc. I porzucę starą łajbę. Wiem, że morza mam już dość. Państwo. Thank you.
uważamy, że w tym momencie żyjąc w tym, a nie innym miejscu. Dlaczego mieszamy style? Dlatego, że w zasadzie w tej chwili granie czystej etnicznie muzyki, my tego już nie potrafimy zagrać. No właśnie, wy macie bardzo zróżnicowaną, to jest zróżnicowaną. Nie, ale to nawet nie mijałoby się z sensem, żebyśmy mieli grać czystą etnicznie muzykę, bo przecież... My nie wyrośliśmy w tym po prostu, nie wyrośliśmy w takiej kulturze. Nie jesteśmy nimi, prawda? My czerpiemy z tego, czego się nauczyliśmy przez media, przez muzykę rockową. Z tego wszystkiego, a że wróciliśmy do korzeni muzycznych tego kraju i tego zakątka Europy, no to chyba dlatego, że stąd jesteśmy. Dobrze, sami powiedzieliście, że muzyka właśnie folkowa staje się muzyką modną, prawda? A wytłumaczcie mi, dlaczego wieś pustoszeje? Nie wiem, jak powiedzieć. Wszystko ucieka do miasta. Na wsi zostają sami starsi, a jak starsi poumierają, to nie wiem, i wieś zaginie. I to tak jest. Ale dlaczego tam będziesz tak właśnie pcha się do tego miasta? Nie wiem. Chyba tak mi się wydaje, że to lepiej w mieście. Żyjemy w epoce polo po prostu tutaj, w tej chwili, bo po tym całym zjawisku migracji, to znaczy jak młodzi pojechali do miasta i uwierzyli, że tam jest świetnie i to wszystko jest tak rewelacyjne i że w ogóle, a jeszcze wieś zawsze wierzyła, że miasto jest lepsze, a miasto to nasze wierzyło zawsze, że zachód jest lepszy po prostu. Nagle stało się tak, że wszystko w Polsce zaczęliśmy nazywać po imieniu, czyli A stało się A, a Z, Z, prawda? Więc doszukujmy się na tej glebie. Bardzo, bardzo łatwo było zasadzić nową szczepionkę miczulina pod tytułem Polo. Tak jak mamy na przykład restaurację imienia Kaczora Donalda, czy myszki Pipsi i tak dalej. Więc bardzo łatwo właśnie to Polo. No Polo, bo to jest Polanie tu mieszkają. Dobrze ojcu było, póki matka żyli. Dobrze ojcu było, póki matka żyli. A i bodaj na bałyku to na nią włazili. A i bodaj na bałyku to na nią włazili. Dałabym ci skinci, pomóż na pamięci. Dałabym ci skinci, pomóż na pamięci. Oj, ale mama nie śpi, po się niż się kręci. Oj, ale mama nie śpi, po się niż się kręci. Widełecki strugą na dziewczynę mrugą. Widełecki strugą na dziewczynę mrugą. Ale widełecki cisnął, dziewczynę przycisnął. Ale widełecki cisnął, dziewczynę przycisnął. Pamiętasz dziewczyno, jakżeś małą była. Pamiętasz dziewczyno, jakżeś małą była. Ale jam ci lalki strugał, ty żeś się bawiła. Ale jam ci lalki strugał, ty żeś się bawiła. Jakbym ci o teraz taką lalkę zrobił, jakbym ci o teraz taką lalkę zrobił. Matka by cię wygoniła, ojciec by cię pobił. Matka by cię wygoniła, ojciec by cię pobił.
Bajki już od 30 lat, jak tylko się właśnie zajmuję tą muzyką. Natomiast, żeby dojść do tego, żeby znaleźć swoje miejsce i siebie w tym wszystkim, i żeby to w jakiś sposób poczuć tutaj, to jednak wymaga czasu. Moja droga była przez Jamajkę, Afrykę bardzo dziwna. Aż doszedłem do tego, że odnalazłem sobie, że mamy w tej chwili, no mamy tutaj Disco Polo u nas w kraju Polan, a ja odnalazłem sobie Classic Polo po prostu, prawda? A przepraszam do ciebie, Marcin, na twoim ślubie wystąpił w świątyni nie sztuki, ale w kościele chór, który, że tak powiem, między podniesieniem a ceremonią zdążył odśpiewać dosyć przaśną piosenkę góralską. Tak, to była dosyć śmieszna sytuacja, bo uklękliśmy z żoną, żeby się pomodlić na sam, już z żoną wtedy, żeby się pomodlić na sam koniec i nagle ja słyszę takie bee! I zaczął chór śpiewać, zresztą chór złożony z moich kolegów i koleżanek, coś, czego nie ustalaliśmy, góralskie pieśni, po prostu taką wiązankę bardzo ciekawą. Zgłupiliśmy, nie wiedzieliśmy co zrobić, czy klęczeć, czy wstać. W końcu żeśmy wstali jednak. Ale czy na chór się to też nadaje? Jak najbardziej. Jest to tym bardziej ciekawe. Romek może powiedzieć, bo właśnie w tym chórze śpiewał, oprócz tego, że grał u nas w kapeli. A to grał tą owcę może? Nie, grałem, ale górala. Brawa, tam śpiewał, grałem, tak. Znaczy śpiewałem. Ja nie wiem, będę miał gdzieś tak z Kolbergiem po kraju, bo tak jak chłopcy odkrywają pewne tematy muzyczne, staram się w czasie fotografowania też to, co na wsi można odkryć dla siebie po raz wtóry. Jakieś właśnie, tak jak u pani w kuchni, urządzenia nad kuchnią, tego typu kuchnie, gdzie to są wynalazki, no, moim zdaniem godne koła. I zauważyłem, że po prostu świat jest ciekawszy wtedy, kiedy go podgląda przez dziurę w stodole. Ten świat nie oglądany, ten, w którym się żyje, tylko ten świat podglądany. I tak staram się po prostu w czasie tego fotografowania coś dla siebie z tego ocalić, bo to jest taki świat odchodzący. I tak jak pani mówi, że dzieci odchodzą do miasta, nikt tych tradycji nie kultywuje, może zostanie chociaż ten ślad na papierze po tym wszystkim. Sparzę delikatnie człowieka na buty i widzę w ogóle kto jest kto. O, tego to nie szyję. Nie mam takiej maszyny. To kołka wtedy. A, dobrze, to same flesz. Same flesz, nie mogę zobaczyć. Ile kiedy? Jutro. O której? Po południu. Znaczy, około południa. O tak, jak mi pani nazwisko? Rosja. Yeah.